obsadziła. Rozkrytko wysoko, 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 pod okienkiem, hej, pod okienkiem głęboko. Rudka okna się miała, pani pana płakała, pani pana płakała. Witajcie na kanale Piwna Planeta. Tym razem zabieram się za stworzenie receptury do mojego kolejnego piwa. Jako że mieszkam teraz właśnie w Hiszpanii, chcę coś uważać kojarzącego mi się z Polską. Mogłoby to być piwo wędzone, ale to może nie tym razem. Teraz chcę uważać coś na polskich chmielach, takie Polish IPA. Oczywiście polskie chmiele nie dają takich super aromatów jak chmiele amerykańskie, nie ma tych cytrusów i tej żywicy i tak dalej, ale jednak były już próby uważania piw na polskich chmielach i niektóre z nich próbowałem i szczerze mówiąc niektóre mi smakowały, były całkiem fajne. Jedne z nich, których tak sobie, które zapamiętałem, jak już utkwiło mi w pamięci, to był Prometeusz z Olimpu. I tutaj było zastosowane kilka polskich chmieli. Między innymi to była właśnie Sybilla, Junga, Lubelski, Marynka. Także miks czterech. Nie znalazłem i nie pamiętam piwa, w którym byłoby jeszcze więcej tych polskich chmieli. Było sporo single hopów na polskim rynku dostępnych. Był, pamiętam też, była single hop Junga, to było z Hopsasa z Ale Browaru. Tak, w sumie jakoś nie utkwiło mi bardzo w pamięci. Nie pamiętam jak ta Junga tam już się zachowywała, ale z kolei z Kormorana była seria Plon i tam było wiele wersji single hopów. Chyba wszystkie bazowały na Sybilli. Były tam czerwone, tam w różnych kolorach. Niektóre były, jeden z nich to był na Mokrej Szyszce, już teraz nie pamiętam, która to była wersja. Ale ta na Mokrej Szyszce, świeżej Szyszce, ona o ile pamiętam, dawała całkiem ciekawe aromaty. Chyba była na Sybilli, no zresztą Kormoran tam ma jakąś chyba plantację polskiego chmielu gdzieś tam przy browarze. Też nie próbowałem, ale oglądałem akurat na innym blogu, na Małe Piwko, test single hopów z browaru Perun, to było dziedzictwo. Tam był single hop Ławski, Junga, tak, Marynka i Junga, tak. I tam niby w tym teście Marynka wypadła najlepiej. Był jeszcze tam Miś od Widawy, ale akurat tego nie pamiętam, chyba nawet nie próbowałem Misia akurat. Być może, że było jeszcze tego więcej, zresztą teraz jest tyle tych browarów w Polsce, że już tego nie pamiętam. Ale zgromadziłem trochę tych polskich chmieli, mi się nagromadziło, jeszcze sobie przywiozłem z Polski. I termin ważności już się powoli kończy, jest do czerwca 2016, czyli już no nie są najświeższe, tylko Junga ma najdłuższy termin, jest taki dosyć świeży. No i więc chcę je zużyć, a no faktem jest, że też dużo zależy od świeżości chmielu, jednak najlepsze rezultaty, jeśli ktoś próbował właśnie, też był, o ile dobrze pamiętam, był wypust Prometeusza na świeżych szyszkach, który też był chyba najbardziej właśnie bogaty w aromaty. No to jednak najświeższy chmiel jest najlepszy. No, ale mam tu co? Mam tu Sybilla, Lomik, Lubelski, Marynka i Junga, więc raptem 5 różnych chmieli polskich. No i chyba wszystkie je dodam do tego piwa, ale najpierw chcę po prostu przetestować, jak one są, jak w ogóle w zapachu to teraz wygląda. Akurat jakoś najbliżej tutaj miałem Lomika. Lomik chyba najmniej popularny i nie pamiętam, przy których w ogóle browar z niego korzystał, z tych polskich przyrodniczych. No ziołowy aromat.
Trudno mi coś więcej powiedzieć. Jakiś taki, nie wiem, pieprz ziołowy. Czy nie wiem co. Tylko lekko trawiasty może. Realnie wszystkie te chmiele będą prawdopodobnie podobnie pachniały. No ale zobaczymy. Marynka. No trochę inaczej. Jakby trochę taki... Podobnie też ziołowy, ale no inny. Nie wiem jak mi to, nie wiem jak to po prostu wytłumaczyć. Jaka jest różnica. Ziołowy w innym kierunku i trochę mniej intensywny niż ten lomik. Wszystkie te chmiele trzymałem w lodówce, ale tej marynki już używałem i ją zamykałem, więc może się troszeczkę utleniła. Junga to powinno teraz być, tutaj jest świeży wybuch, więc ten już nawet nie wąchając podejrzewam, że dobrze byłoby dać na cichą, bo chmiel jest po prostu świeży. No i rzeczywiście, jest różnica. Jednak świeży chmiel to już ma konkretny zapach. A bardzo przyjemny. Też ziołowy, ale jest coś kojarzącego mi się trochę z jakimś właśnie żywiczno-iglastym aromatem. Troszeczkę. Całkiem fajnie. Chociaż o ile pamiętam, to Sybilla chyba takie aromaty daje. Na Sybillę właśnie już używałem wcześniej. No i teraz jeśli chodzi o alfa kwasy, to... No Junga jest niby dobra na goryczkę, bo ma 11, ale jeśli ma dobry aromat, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zamiast na goryczkę dawać na aromat. No i też na tym właśnie polegają single hopy, że daje się na aromat chmiele, które są zarówno goryczkowe, jak też i aromatyczne. No troszeczkę zwytrzała jest ta Sybilla. 3,5 alfa kwasa. Dziwny aromat. Zupełnie inny niż te wszystkie. No tak. No szkoda, że nie zużyłem wcześniej tych chmieli. No jednak świeży to jest zupełnie co innego. Nie wiem, czy z jakimś... Jakiś taki lekko ziemisty, czy co? No ale chyba najmniej aromatyczny, ale to nie znaczy, że po prostu ten chmiel jako taki, że Sybilla odmiana jest kiepska, tylko że ten mój konkretnie jest był otwierany, troszkę chyba jest zmieszały niestety. No ale mam go sporo, więc zadam go po prostu więcej. No i lubelski, jeszcze nie otwierany. 3,8 alfa kwasu. No to nawet nie jest ziołowość. Z jakimś takim... Kurczę, z czym to mi się kojarzy? Z cebulą? No nie z ziołowością, z czymś dziwnym. Z czosnkiem? Może trochę? Z jakimś warzywem? Trudno powiedzieć. Trudno mi to skojarzyć, ale jest inny ten zapach, ten aromat. No szkoda, że nie miałem wszystkich tych chmieli świeżych. No ale tak, lubelski. Myślę, że tak, lubelski warto dodać. Szczególnie na cicho. Lubelski jest fajny, dosyć ciekawy. No, może nawet jakaś taka lekko owocowa nuta. Junga na pewno jest fajna, bo jest świeża. Bardzo przyjemny aromat, niekoniecznie ziołowy, ale... Nie mogę go... No, chyba trochę coś iglasty mi się kojarzy aromatem. Sybilla była najgorsza, ale tylko z tego względu, że moja po prostu była kiepska. Ale też aromat jest nietypowy. Trochę mi się kojarzy z tym z lubelskiego. Ale jakby farba czy coś takiego. Nie, nie kojarzy mi się z lubelskim, jest inny. Jakby z jakąś farbą, chyba. Dziwna bardzo, ale no trzeba będzie tego przedzielić więcej, no bo jest jakby lekko zwietrzała.
Marynka mi teraz leciała troszeczkę jakąś gruszką. No a ten lemik chyba najbardziej ziołowy. Z tego wszystkiego. No okej. Okay. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale jeszcze dodatkowo posłużę się czymś takim jak jałowiec. Wypust z Polski. No teraz widać. Dwa opakowania. I tak, jeśli chodzi o jałowca, to już go wcześniej stosowałem. Wiem, jak go użyć, żeby dobre aromaty z niego wycisnąć. On generalnie po rozduszeniu, to jest ważne, żeby każdą stosowną kuleczkę rozwalić, jest żywitne. No tak, no i kojarzy się z iglakami. Żywica jest z iglaków, no bo tak naprawdę to jest owoc właśnie z krzewu i z krzewu iglastego. Jałowiec to są takie nisko rosnące takie iglaki. I właśnie myślę, że to będzie też ciekawe połączenie, bo też właśnie jako, że te polskie chmiele są bardziej ziołowe, trochę jakieś takie dziwaczne, cytrusowe raczej nie, chociaż jakaś tam owocowość ze świeżej szyszki można by wycisnąć, ale jeśli chodzi o aromaty żywiczne, no to już jest gorzej w polskich chmielach, więc jako, że projekt ma być no, jako kojarzący się z Polską, to jak najbardziej myślę, że polski jałowiec się w to wpisuje i podbudowę żywiczną, po prostu podbudowa żywiczna w aromacie i smaku do tego chmielu będzie bazowała na jałowcu. Jeśli chodzi o zasyp, to jeszcze się zastanowię. Na razie chciałem przetestować chmiele. No i coś postanowię jako recepturę stworzę. No to do zobaczenia na dole. Pora zatem rozpocząć ważenie. Zasyp będzie prosty, stosunkowo prosty, w większości po prostu pale ale. Będzie 2,5 kg pale ale, 250 g monachijskiego pszenicznego, taki tam ciemniejsza wersja troszeczkę przebić. I karmel amber też 250 g, trochę lekko karmelku, żeby dodać takiej surowości większej. No i mam 70 stopni, wszystkie słody odważone, zmierzane, zatem trzeba wszystko wsypać. Wycieranie będzie proste, zasyp jest dosyć prosty, ale już chmielenie już takie proste nie będzie. Będzie dużo różnych chmieli w wielu etapach i po prostu jest tyle tych chmieli, że chcę po prostu jak najwięcej wydobyć z nich te wszystkie aromaty, smaki, zapachy i tak dalej, które w nich drzemią. Także o tym może trochę później, ale tutaj będę zacierał w 68 jednotemperaturowo. No i tyle. Prosto zacieranie. Tak jak przyjdę do chmielenia, to no to opowiem może więcej. Zresztą wszystko. Muszę wam powiedzieć, że fajna sprawa z tym elektronicznym termometrem. Jestem zadowolony z tej
z niego. Co prawda trzeba było tutaj zmodyfikować. No, zanurzam go sobie. Jest tutaj takim drucikiem przymocowany. Tak to tutaj wygląda. Także on sobie po prostu w ten sposób mierzy gdzieś w połowie tego zacieru gdzieś tam. Więc nie przy samym dnie, gdzie się, jeśli się grzeje, to po prostu on tam wskazuje mniej więcej to, co trzeba. Teraz dogrzewam, bo mi trochę temperatura spadła. No. Ale generalnie co, przywieszam go sobie tutaj drucikiem. I nie ma problemu, nic mi się nie zbije. Mierzy dokładnie. No już trochę wzrosło do 67, muszę do 68 podbić. No, ale fajna sprawa, polecam w sumie. No tylko że trzeba po prostu zabezpieczyć dobrze tutaj ten czujnik termokurczliwą koszulką, bo bez tego nie da rady, moknie i jest ogólnie lipa. No ostatnie po 40 minutach zacierania w tych 68 stopniach to jest takie na pół między zacieraniem na słodko, a nawet trawnie. Trochę powstaje dekstryn, trochę maltozy, ale jednak po 40 minutach stwierdziłem, że podbiję temperaturę do 72 na taką typową dekstrynującą przerwę. Ostatnio właśnie czytałem Piwowara numer 19. Jest taki artykuł Zacieranie, jak uzyskać więcej. No i tu się właśnie dowiedziałem, że jest tu napisane, że skracanie czasu zacierania powoduje, że piwo odfermentował je płycej, a wydłużenie, że piwo odfermentowuje głębiej, czyli po prostu jest bardziej wytrawne, więc jeżeli niby chce się uzyskać bardziej słodkie piwo, to po prostu powinno się zacierać krótko, pół godziny na przykład. Pół godziny, pach, 78 stopni, wygrzew, no i powinno odfermentować mniej. Nigdy tego nie stosowałem, może ktoś z Was stosował. No, ale generalnie zacieram zwykle przez godzinę. Chcę, żeby tam trochę było właśnie, nie było tak bardzo na wytrawnie, bo jednak trochę tych chmieli będzie mocna goryczka, będzie dosyć gorzkie. Więc chcę, żeby było to takie, jakby to powiedzieć, zbalansowane, bo to jest właśnie tak słowo, które go szukałem, zbalansowane, że z jednej strony tam jakaś słodycz chodząca od słodu, jakieś tam dekstryny i tak dalej, a z drugiej właśnie mocna gorycz, dużo chmielu polskiego, naszego. No, z wyliczeń to chyba 60,5 powinien uzyskać. No ale z tym imu to nie wiadomo, tym bardziej wyliczenia, no nie wiem do końca, ale generalnie. Ale na pewno będzie trochę tego imu. I no i taka ciekawostka właśnie zacierania. Także teraz właśnie trochę mam nadzieję, że ten dekstryn jeszcze powstanie, więc 40 minut ostatecznie 68 stopni i 20 minut 72. To właśnie. No i zacieranie. Piję sobie kawkę z takiego kubeczka. Nie wiem, czy ktoś z Was kojarzy te logo. To jest taka dystrybucja Linuxa. Ja ogólnie używam od bardzo długiego czasu. Windowsa kijem nawet nie ruszę. No właściwie teraz już Debiana nie używam, tylko Ubuntu. To jest taka, powiedzmy, dystrybucja bazująca na Debianie. No także to już do... jak robię warkę, to Brutarget używam, takiego open source'owego narzędzia. Kiedyś muszę o tym odcinek nagrać i pokazać, jak się z niego korzysta. Ogólnie ja raczej też całe filmy składam w narzędziu OpenShot, to jest open source, to sobie na Linuxa. No, może nie jest najlepsze, czasami się to nie z tym problemem się zmieszało, ale jest darmowy, jest open source'owy. Dlatego z niego korzystam, popieram po prostu open source. Tak samo te dzielenie się
wiedzą i tak dalej, którą posiadam. Recepturami też wyznaję zasadę open source, wszystko jest. Dzieląc się, mogę po prostu, ktoś w przyszłości może ulepszyć tą recepturę, czy mieć kolejny pomysł. Na tej zasadzie właśnie open source tak naprawdę działa. Że po prostu ktoś napisze jakiś kod, ktoś inny go poprawi, znajdzie jakiś błąd, go ulepszy i ostatecznie cała społeczność, która jest po prostu zainteresowana rozwojem, bo są jakieś tam projekty, które niewiele osób jest, na przykład open source. No już wygrzew zrobiony. Mogę teraz wszystko przetransportować do wiadra z filtrem Soplotu. Przystąpię teraz do filtracji, już się pozbędę. Ale nie będę chyba tego wszystkiego znowu nagrywał, bo to wszystko przedłuża, a za każdym razem tak samo wygląda, tutaj nie ma jakiejś filozofii. Zawrócę 2 litry, przewrócę trochę czystego, doleję ciepłej wody, 80 stopni, będzie wysładzanie, aż tam nie uzyskam jakieś 14-13 litrów, zobaczymy. Zobaczymy się przy pomiarze ekstraktu po filtracji. Filtracja i wysładzanie się już zakończyło. Otrzymałem 13 litrów brzeczki i teraz zobaczymy, ile wyszło. Powinno być ze 13-14, ale raczej chyba 13. Chyba, że się źle zaskoczy. Trzeba to wymieszać, bo to jednak były różne gęstości. Na początku wysoki ekstrakt leciał, i coraz słabszy. Staram się to dobrze wymieszać, żeby nie było błędu pomiaru. No, 13 i 2 nawet. Fajnie, że tak słońce świeci, dobrze widać. 13,2. Spoko. No i całkiem fajnie. Taka 13 to by mnie zadowoliła. Prawda, tu jest 13 litrów, a moje fermentory są 15-litrowe. Zobaczymy, pewno wyjdzie mi ze 12 litrów, jakieś straty, trotataty. No, dobra. To będę mógł zaraz zacząć grzać i co? Właśnie, zapomniałem o jednej rzeczy. Gips piwowarski. Gips piwowarski, chciałem go dodać. Miałem go dodać na samym początku do wody, bo to jest, chodzi tutaj o modyfikację wody. Gips piwowarski ma uwydatnić wszelkie smaki i aromaty chmielowe. No ale dodam go teraz, bo chmielu jeszcze nie dodałem, więc myślę, że to nie zaszkodzi, jeśli zrobię to w tym momencie, na tym etapie. Generalnie dobrze jest wiedzieć, jak się ma wodę, ale no nie wiem, czy to w ogóle byłbym w stanie to sprawdzić. W Polsce generalnie można gdzieś tam od wodociągów informacje uzyskać, jakie tam są, nawet można się dokopać do informacji, jakie tam są sole, czy jest twarda woda, jakie pH, różne takie rzeczy. To znaczy no, te informacje chyba można wyciągnąć gdzieś od wodociągów, no ale trzeba wiedzieć też, z którego źródła ta woda generalnie jest. W dużych miastach może być zasilana z kilku źródeł, większe miasta. Wtedy może być problem. No ale powinno być w jednym mieście, nawet dużym, chyba w różnych, powinna być ta woda jakaś w miarę podobna. Skład. No, ale ja używam kranowy i na takie potrzeby domowe myślę, że nie ma co tam kombinować za bardzo. No dobra. No to przelewam do głównego zbiornika i
rozpocznę grzanie do chmielenia. No, w międzyczasie zajmę się jałowcem, bo trzeba po prostu te owoce jałowca. A nie widać. No, a generalnie trzeba je pomiażdżyć. Więc je to pomiażdżę kombinerkami. Bo one w środku. Generalnie jakby się takie wrzuciło, to by się nic niespecjalnie się udało wydobyć. Bo wewnątrz nich jest ukryty cały jałowcowy aromat. W środku jest taka żywica klejąca. Dopiero po rozgnieceniu, o już teraz czuję ten zapach, dopiero czuć ten jałowcowy właśnie specyficzny aromat. No to te 15 gram tak rozdrobnie i no i to pójdzie do gotowania. Okej, oto mój jałowiec. Staram się znaleźć taką mocno żywiczną. Nie wiem, czy to będzie widać. One aż się klei. W środku taką żywicę. No chyba widać, że się przykleja. No. No i ta żywica ma właśnie oddać ten specyficzny jałowcowy aromat. Okej, to jest mój cały arsenał jakby chmieli. Nie jakby, tylko to są chmiele już odważone, przygotowane. Będę stopniowo jakby zwiększał, to od razu widać, że mam coraz więcej, większe ilości chmielu. To jest na 60 minut, na 30 minut, na 15 minut, na 10 minut i na 5 minut. Więc jakby stopniowo zwiększam ilość chmielu dodawaną. Na początek idzie na goryczkę Marynka. Na pół godziny to już jest tak częściowo też na smak, ale to jest generalnie na goryczkę w różnych etapach. No a później już na aromat, już idą inne chmiele. Zresztą tu przybliżę. Więc mamy tutaj coś takiego na goryczkę. No później na 15 minut idzie mieszanka trzech chmieli po 5 gram. Bo jednak też już przez 15 minut częściowo już tam goryczka, czym dłużej chmiel się gotuje, tym więcej goryczki oddaje, więc dlatego coraz więcej dodaję chmielu na krótsze etapy, żeby jak najmniej goryczki oddawało, jak najwięcej aromatu. Jungi tutaj jeszcze nie ma, ale w kolejnym etapie na 10 minut już jakby podwoiłem ilość tych wszystkich poprzednich chmieli, to one wszystkie mają tutaj Sybilla Lubelski Lomik po 3-4 alfa kwasu, więc niewiele, ale Junga ma jakieś 11. Tak, 11 dokładnie, więc tutaj dodaję tylko 5 gram na 10 minut. A w ostatnim etapie na 5 minut już jest po 15 gram tych wszystkich chmieli plus 10 gram jungi, no bo ona właśnie jest wysoko goryczkowa, więc tylko przez 5 minut, ale ma ładny aromat. Tu musiałem to podzielić aż na dwie takie skarpety do chmielenia, bo aż tyle tego jest. Jungi z kolei dodam więcej na cichą, na cichej nie będzie oddawała goryczki, a jedynie aromat. No i tak to się mniej więcej prezentuje. Pięć gram marynki na godzinę. Okej, pół godziny już się gotuje, więc kolejna porcja chmielu, 10 gram marynki dorzucę. Muszę też sprawdzić poziom, bo nie chcę po prostu, żeby mi się odparowało za dużo, no właśnie. Idę na boku dogotować wody i doleję, żeby utrzymywać ten ekstrakt, tą czternastkę, żeby trochę tego piwa jednak wyszło. No i teraz kolejna porcja na 10 minut. No już się trochę tych woreszków zbierało. Myślę,
Musiałem dolać wody, bo to strasznie odparowuje. No, a nie w wrzątku. Osobno gdzieś tam, osobno w czajniku elektrycznym wrzątek grzeje. I dolewam, żeby utrzymywać ten ekstrakt pożądany, czyli 14. Linię mam zaznaczoną, więc to łatwo później kontrolować. No dobra, na razie tyle. No i ostatnia porcja. Dwa takie woreczki na 5 minut. No, sporo tego wszystkiego tu pływa. Kiełbaski się porobiły. No, niech się chmieli. Mam nadzieję, że to przyniesie efekty. Mogę zakończyć chmielenie. Zakręcam gaz. Jeszcze to wymieszam. Jak się wszystko z tego wypłucze, z tych woreczków. I trzeba będzie to powyciągać. I to włączę do chłodzenia. Może być 6 takich worków. 6 kiełbasek. Ile już nie mam tych kiełbasek? Wow. Cały zestaw chyba wyciągnąłem. Wszystko. Już się przymierzam do podłączania chłodzenia. Termometr pokazuje, o, już 88, więc już się samo po prostu dosyć szybko schłodziło. Dodaję jeszcze chmiel na tak zwane 0 minut podczas chłodzenia w uprzednio wygotowanym już woreczku. Tam jest 7 gram Sybilli, 7 gram Jungi i 7 gram Lumika. Tak jakoś mnie natchnęło, żeby jeszcze coś takiego zrobić. Ok, no dobra, to teraz podłączę węże i schładzam. Sąsiad bierze prysznic i śpiewa. Dobra, tu są węże podłączone, więc otwieram. I jest dobrze, leci. Leci szybkość schładzania. No. Zadowalająco, powiedzmy. Dobra, schłodziłem w końcu to. Takie aż się jakby zieloną kawę zrobił. No tego chmielu jednak naprawdę spora ilość. No dobra, no to co? Przeleję do fermentora. I zadam drożdży US05 w postaci takiej gęstwy zebranej z wcześniejszego piwa. Wyjąłem z lodówki przed ważeniem, żeby już one się tam no, ogrzały, żeby się już przyzwyczaiły do wyższej temperatury. No dobra. Wow! Widzę progres. W końcu nie wiem. Po pierwsze nie napiłem się, a po drugie nie ochlapałem nic dookoła. Dobra, mam nadzieję, że zamknięty klawik. Jest zamknięty. No dobra. Więc wszystko idzie zgodnie z planem. Jest dobrze. Przelałem i ostatecznie jest. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, może nie. Nie widać, ale jest 12,5 litra. Więc sporo, dosyć. No i ciekawe, jaki teraz będzie ekstrakt. A nie, jest 13, no ale zobaczymy za chwilę. Na powietrze to na razie tak zostawię, niech sobie gdzieś tutaj leży. I zaraz zmierzę jeszcze raz. Nie wiem czemu, ale nie zauważyłem, że po chwili się to tam zmienia. Nie wiem, czy to gęstość się tam stabilizuje, czy co. Czy... Nie, no na razie jest 13, jak w mordę strzeli. Dobra, na powietrze i zadam drożdże.
No i sprawdzimy, co tam, czy coś się zmieniło na refraktometrze. Może to nawet się nie zmieni. Brzeczka napowietrzona. Już się tym nieźle namachałem. No pora zadać drożdży. US05 z gęstwy. Od razu dodam, że to są... Tu zrobiłem jakby takie czyszczenie drożdży. Na innym moim filmie możecie znaleźć, jak ja zbieram gęstwę. Po zebraniu gęstwy robię takie czyszczenie, żeby oddzielić żywe drożdże od martwych i od tam wszystkich osadów, które są. Jak się zbierze taką gęstwę, to tam jest wiele różnych rzeczy oprócz żywych drożdży, więc tu powinno generalnie być sporo żywych. Co prawda już tam gęstwę mam chyba ze 2 tygodnie, więc jednak te drożdże tam z czasem też umierają w tej lodówce, w tym zbiorniczku. Ogólnie polecam takie pojemniczki po oliwkach, chociaż w Hiszpanii po oliwkach właśnie takich nie można. Je z Polski przywiozłem, żeby było zabawniej, bo tu po oliwkach to są takie wielkie słoiki. Hiszpanie lubują się w oliwkach, ja zresztą też je bardzo lubię, więc często je kupuję, ale tego typu słoiczków nie widziałem nigdzie przynajmniej. Zawsze to są, znaczy są małe pojemniczki na oliwki, ale w puszkach, takie małe puszki można. No, mniejsza z oliwkami generalnie. No, jakby się tutaj rozdzieliło, taki długi, wąski, długi pojemnik jest dobry, bo jeżeli by się jakoś tam zebrało tak, że trochę tych martwych drożdży by się zebrało, byłoby widać granicę taką bardziej szare i jaśniejsze, to można byłoby wlać po prostu ładnie tam połowę czy coś, a z dużego słoika szerokiego to już gorzej tak sobie rozdzielić, wymanewrować. No, drożdże zadane. Myślę, że roboczo te piwo będę nazwę Krasnal. Kojarzy mi się z Polską, z Wrocławiem, gdzie mieszkałem wcześniej. Krasnale. No. A może jakaś... No, zobaczymy zresztą. Roboczy Krasnal. I... Co? Trzeba zamknąć. A, no i właśnie. Miałem sprawdzić, czy coś tutaj się w refraktometrze w międzyczasie zmieniło. Jakieś 10 minut to tak leżało, zanim napowietrzyłem tutaj. Zrobiłem. Nie zmieniło się nic. 13. To może być związane jednak z temperaturą. Czyli tutaj było schłodzone do 20 stopni, temperatura pokojowa jest 20 stopni, nic się nie zmieniło. Jest 13. Także to jednak chyba chodzi o temperaturę. I no, jeżeli się gotującą brzeczkę mierzy, to trzeba jednak trochę dłużej odczekać, żeby mieć poprawny pomiar. Pamiętajcie o tym.